I w ten sposób Zorza przetrwała 5 lat, natomiast Fokim, który był po drodze, no nie przetrwał. Fokim przetrwał rok po roku, przeszedł rebranding w Grandę. Granda funkcjonowała lepiej, ale też podjęliśmy decyzję, że po prostu trzeba ją zamknąć. I to było takie prawdziwe zamknięcie już z zimną krwią, gdzie wszedł Excel, policzyliśmy wszystko, no i okazało się, że po prostu to się nie kalkuluje. Czego byśmy nie robili, to nie mamy szansy tego obronić. I dlatego zamknęliśmy Grandę. No, czyli teraz co? Tylko jednak picie, bez jedzenia. Zupełnie nie. Syreni Śpiew jest też restauracją. Jest ogromny piec szamotowy, w którym płonie ogień. Serwujemy pizzę neapolitańską, która jest naprawdę pyszna. Oczywiście mamy perturbację, bo nasz szef kuchni, który naprawdę robi świetne jedzenie, na tydzień przed otwarciem rozerwał sobie łydkę, w sensie zerwał sobie mięśnie w łydce i nie może z nami pracować, więc zostaliśmy bez szefa kuchni, ale zostaliśmy z... Super. Tak, zostaliśmy z... Mamy całą kuchnię postawioną, natomiast najważniejsze, że no, głównym sercem całej kuchni jest ten ogromny piec. Mamy super chłopaków, którzy robią pizzę, ogarniają. Ruszyliśmy. Długa? W tym momencie to jest 7 pozycji, natomiast to jest 7 pozycji wychodzących po prostu z pieca. Są to pizze. No może tędy droga właśnie. Jest na pewno łatwiej nad tym zapanować. Ja na pewno chcę rozwinąć kuchnię Syreniego Śpiewu. Nauczyliśmy się przez te lata, w jaki sposób prowadzić restaurację. Jednak Biała jest restauracją taką pełnoprawną. No, zresztą bardzo dużą. Obsługujemy tam setki gości i to wszystko funkcjonuje, natomiast to wymagało po prostu lat, a Syreni Śpiew jest zbudowany w taki sposób, żeby funkcjonować 7 dni w tygodniu. W tym momencie te 7 dni funkcjonujemy z pizzą, no i będziemy to powoli rozwijać. Powiedz mi, jak z kwestią pracowników? Każdego, kto mnie tutaj odwiedza, popytam. Czasami słyszę, że to temat rzeka, czasami, no różnie bywa, ale natomiast no, nie jest teraz najłatwiej. Nie jest najłatwiej, to jest rynek pracownika już od paru lat. Bardzo trudno jest znaleźć ludzi, którzy będą zaangażowani. Stosunkowo łatwo jest znaleźć ludzi, którzy przyjdą, po prostu będą pracować, natomiast nie będą dawać z siebie 100%. Jak na razie udało nam się stworzyć zespół, który rzeczywiście jest zaangażowany, któremu się chce, który sam proponuje zmiany. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że to może zniknąć. W sensie w tym momencie rotację nic macie nie jest dużo? Prowadzimy ciągłą rekrutację. Aha, czyli jak większość w tej chwili. Tak, mamy... Cały czas trwa. Cały czas mamy rekrutację. Na wszystkie stanowiska mamy rekrutację tak naprawdę ciągłą, żeby... się nie obudzić pewnego dnia bez ludzi. No myślisz, że to nie podnosi kosztów? Oczywiście, no, że podnosi. Podnosi. No bo to przecież ma siłą rzeczy. Oczywiście, że podnosi. Natomiast nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie prowadzić tej rekrutacji. Ale to jak? No cały czas rekrutujecie, cały czas potrzebujecie, ale to rozumiem, że ludzie odchodzą, tak? Odchodzą z jakich powodów? Powodów pieniędzy, wynagrodzenia, czasu. Z powodu pieniędzy, sezonu. No to zawsze jest to samo tak naprawdę. Ktoś znajdzie lepszą pracę, ktoś kogoś podkupi. A u was jest duża sezonowość w tych lokalach? Właśnie sezonowość, w Warszawie Powiśle jest duża sezonowość. Bo tam zewnętrzny teren jakby jest bardzo duży, tak, jest mocno okupowany, no wewnątrz jest znacznie spokojniej zimą. Biała mogłaby być sezonowa, natomiast zupełnie nie jest. Dziwię się, że tak jest, bo mamy piękny ogród i wydawałoby się, że ten ogród będzie mocno napędzał. No rzeczywiście napędza, ale to wcale nie słabnie zimą, kiedy tego ogrodu nie ma. Co jest zaskoczeniem i co jest ekstra z mojej perspektywy.
Zobaczymy, jak Syreni Śpiew. Syreni Śpiew zawsze był sezonowy, to znaczy Syreni Śpiew działał bardzo dobrze od września do maja. Mhm. Potem czerwiec, lipiec, sierpień to były dużo trudniejsze miesiące. Natomiast wydaje mi się, że w Koneserze ten sezon może trwać cały rok. Bo tam też napędzają to inne imprezy. Tam są inne. Tam się cały czas coś dzieje. Tak, tam się cały czas coś dzieje, tam są inne imprezy, tam jest bardzo dużo biur, więc oferta lunchowa przyciąga ludzi. Jest bardzo duży trafik, po prostu taki organiczny, ludzi z Pragi, z Marek, z tamtej strony Warszawy, ponieważ jak spojrzymy na mapę Warszawy, to ta strona, po której teraz siedzimy, czyli centrum Mokotów, Wola, ta strona ma bardzo dużo miejsc, do których można chodzić. A po drugiej stronie możemy pojechać na spacer po francuskiej, gdzie jest Biała, no i możemy pojechać teraz do Konesera. No i to koniec, możemy się przejść po Parku Skaryszewskim. Mhm. No tak, tam rzeczywiście ta oferta jest taka dużo uboższa. Tak. Chociaż ostatnio w jednym z tamtejszych, tutaj nie lokując produktu, barów mlecznych, najbardziej chyba rozpoznawalnym na Pradze, zauważyłam, że oprowadzają wycieczki. Normalnie jest stół przygotowany, siedzi człowiek, opowiada o Warszawie. Mhm. Co prawda, no niestety, ale czasami zupełnie jakieś tam historie wyssane z palca, ale no ludzie dostają do degustacji właśnie pierogi, bigos, kasze. No to fajne, bo tworzy się taki lokalny folklor. Tworzy się taki lokalny. Ja myślę, że ta Praga teraz właśnie zyskuje na takim... Tam jednak zderzają się dalej te dwa światy. Cały czas. Ja jednak widzę tą starą Pragę i tą próbę taką, to co się dzieje teraz w ten weekend było pierwsze święto ulicy Ząbkowskiej. Mhm. I rzeczywiście tam się zaczyna dziać, ale Koneser jest absolutnie tam takim miejscem, myślę, które stanie się absolutnie kultowe. Na to liczę. Na to liczysz. A jakbyś myślał o tym, gdzie otworzyć drugi lokal, masz pomysł? Drugi Syreni Śpiew? Masz uchodzone miejsce, tak jak w wypadku pierwszego? Nie mam, dlatego że ono, jeśli będziemy otwierać drugi Syreni Śpiew, to na pewno nie będzie w Warszawie. Mhm. Tylko to będzie gdzieś w Polsce. Bierzemy pod uwagę Wrocław, Kraków, Poznań, Trójmiasto tak naprawdę. Natomiast... żeby zdecydować, które to będzie miasto, no to będziemy musieli się nauczyć więcej o tym, jak ono funkcjonuje, czy tam jest miejsce na taki lokal, jaka jest konkurencja. To już nie będzie wypadkowa spacerów, tylko zimnej kalkulacji. No tak, ale to jak rozumiem, to zostanie pod szyldem Syreniego Śpiewu, więc tak. To się ma kojarzyć z Warszawą. Tak, będzie jednak. To na pewno to będzie pod szyldem Syreniego Śpiewu, na pewno nie będzie wtedy dopisku Koneser. Mhm. No tak, no bo to już będzie inne. Tak, no zakładam, że to może być Syreni Śpiew Poznań na przykład, czy Syreni Śpiew, Syreni Śpiew Wrocław. Mhm. Natomiast sama nazwa marki Syreni Śpiew na pewno zostanie. I chcecie, żeby to pozostało w takim koncepcie, jak jest teraz w Koneserze? Tak, chcemy, żeby to był ten klimat, który teraz jest w Koneserze. Chcemy, żeby tą osią było show, które się dzieje w Koneserze. No ja uważam, że brakuje takich miejsc, gdzie jednocześnie można przyjść, posłuchać muzyki na żywo, pobawić się jak na koncercie, obejrzeć show, czyli już to nie jest tylko i wyłącznie szalony taniec jak na koncercie, ale coś więcej, a jednocześnie są miejsca do siedzenia, gdzie jest trochę ciszej i można po prostu przyjść ze znajomymi i pomimo uczestniczenia w całej imprezie po prostu mieć miejsce dla siebie, porozmawiać, bo przecież to nie chodzi o to, żeby posługiwać się językiem migowym przy barze, tylko, ale żeby też spędzić jakościowy czas z bliskimi nam osobami. Mhm. Norbert, powiedz mi, czego wam życzyć w takim razie? Lubię zadawać to pytanie. Czego nam życzyć w tym momencie? Szefa kuchni. Szefa kuchni, żeby wyzdrowiał, bo rozumiem, że wróci, czy będziecie szukać nowego. Cały czas szukamy nowego, to jest... 8 tygodni uziemienia plus rehabilitacja, czyli zakładam, że człowieka nie ma na rok, czy co najmniej pół roku, no my sobie nie możemy pozwolić na to, możecie, żeby tym bardziej teraz nie mieć szefa kuchni. Tym bardziej na starcie. Ale pizzę rzeczywiście tu bez szefa kuchni udało nam się dowieźć i naprawdę jest ekstra. Super. To czyli co, szefa kuchni tylko tyle? Szefa kuchni,
szefa kuchni i szefa kuchni. Dobrze, Norbert, w takim razie ja życzę wam tego szefa kuchni. Szefowi kuchni, który z wami w tej chwili współpracuje, życzę powrotu do zdrowia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Norbert Redkie, Grupa Warszawa. Audycję prowadziłam ja, Weronika Goworowska. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. To była audycja pierwszego na świecie Radia Choreka. Znajdziesz nas na www.choreka.bc.pl.